Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A naszym kolejnym gościem jest Marcin Paladę i myślę, że nie obrazi się, jak przedstawi jego kanał Marcin Paladę statystycznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać o to, w jakiej formie jest Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami. Zaczynam od największej partii sejmowej, bo na niej skończyliśmy poprzednią rozmowę i komentarz polityczny. I jak to się rozkłada na same województwa, bo spoglądając na te ostatnie wydarzenia w Małopolsce i na Podlasiu, no to można powiedzieć, że znowu Prawo i Sprawiedliwość jest w pewnym odwrocie. No to już jest, można powiedzieć, norma od kilkudziesięciu lat, bo przecież ta partia funkcjonuje już w polskiej polityce prawie ćwierć wieku, że kiedy coś zaczyna się dobrze układać, nagle pojawiają się problemy, zwykle problemy wewnętrzne w tej formacji. I z taką sytuacją mamy też teraz do czynienia, bo nie ulega wątpliwości, że obserwujemy początek zmęczenia rządzeniem tej nowej koalicji po 15 października, brak realizacji obietnic przedwyborczych, w zasadzie można powiedzieć, że pójście wbrew oczekiwaniom większości społeczeństwa, w tym także dużej części elektoratów tych partii, które współtworzą większościową koalicję w sprawie choćby CPK, która cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pierwszych miejsc debaty publicznej, rozmów Polaków, to wszystko mogłoby wskazywać, że jest dosyć szybko po wyborach, bo przecież jesteśmy raptem 7 miesiąc po wyborach, dochodzimy do sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość, główna partia opozycyjna, powinna być beneficjentem początku kłopotów centrolewicy. Tymczasem, jak popatrzymy sobie na sondaże, to co prawda one pozostają w tej chwili stabilne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest wynik może ciutkę niższy od tego, który ta formacja uzyskała w wyborach 15 października. Tym niemniej nie ma żadnej progresji. No i otwarte pozostaje pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość tą lekką przewagę uzyskaną w wyborach sejmikowych dowiezie jeszcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo mielibyśmy wtedy do czynienia z sytuacją, kiedy mimo turbulencji wewnętrznych tej formacji udałoby się jej wygrać 10. raz z rzędu wybory od 2014 roku. Ale czy Prawo i Sprawiedliwość, no właśnie, nie jest beneficjentem, patrząc na sondaże, tych wszystkich tematów, których powinno być, czyli na przykład wspomniany przez pana centralny port komunikacyjny, ale spoglądając na wypowiedzi liderów Prawa i Sprawiedliwości, ten temat cały czas jest podgrzewany. Czy to będzie taka karta, która będzie grana w czasie tej kampanii do Europarlamentu i czy to wynika przede wszystkim z badań, które przeprowadziły partie? No bo rzeczywiście ten temat CPK cały czas się przewija w wypowiedziach polityków największej partii sejmowej. Mogę odnieść takie wrażenie odnoszę takie wrażenie na podstawie obserwacji tego, co dzieje się w ostatnich dniach i tygodniach, że temat, który powinien być wiodącym, jeśli chodzi o aktywność Prawa i Sprawiedliwości, mam tutaj na myśli CPK, chociażby atom, który przed kwestią atomu, budowy elektrowni od kilku dni, która też wchodzi do tego obiegu tematów ważnych w opinii publicznej, to są tematy, które nie są zbyt chętnie podejmowane przez główną partię opozycyjną. Myślę, że to jest świadomy wybór dokonany przez kierownictwo partii, które uznało, że skoro frekwencja w eurowyborach będzie niższa niż prawdopodobnie jeszcze niższa niż w wyborach sejmikowych, czyli może na przykład nie przekroczy 40%, no to wiadomo, że wtedy do wyborów pójdą głównie twarde elektoraty, a jak pójdą twarde elektoraty, to wiemy, że twardy elektorat PiS jest bardziej zainteresowany tym, żeby przedstawiać w czarnych barwach Donalda Tuska, tak jak choćby miało to miejsce w ostatniej kampanii parlamentarnej, niż tymi tematami, które mogłyby przyciągnąć wyborców tych, którzy nie byli po stronie PiS-u 15 października, ale którzy jako zwolennicy choćby budowy elektrowni atomowej czy budowy CPK mogliby się tą ofertą polityczną zainteresować. Stąd taki pomysł, żeby brać na listy Prawa i Sprawiedliwości no takie osoby jak Jacek Kurski na przykład, one mają właśnie wzmacniać ten betonowy elektorat?
Zdecydowanie tak, bo jak popatrzymy sobie na wymienionego przez pana redaktora Jacka Kurskiego, jak popatrzymy na szereg innych jedynek czy dwójek do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości, no to z całą pewnością nie są to kandydaci, o których moglibyśmy powiedzieć, że reprezentują nurt bardziej umiarkowany w Prawie i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, to są tak zwani radykałowie, czy to, jak nazywam to, już od dłuższego czasu przedstawiciele frakcji instytucjonalno-rewolucyjnej, czyli to jest skierowanie oferty, tak jak powiedziałem, głównie do elektoratu bardzo twardego Prawa i Sprawiedliwości z nadzieją, że tylko ten pójdzie, a jeśli pójdzie, to może dać PiS-owi kolejne zwycięstwo. Muszę przyznać, że się lekko uśmiechnąłem. Wiem, że użył pan zdania przeciwstawnego, ale jednak w jednym zdaniu Jacek Kurski i słowo umiarkowany zabrzmiało mi jednak mimo wszystko dziwacznie, ale tak podkreślam, że postawiłem użył pan zdania przeciwstawnego. Tak. Słusznie. Podkreślam, że to było zdanie przeciwstawne. Dokładnie. Wiązanie Kurskiego z umiarkowaniem to tak, to naprawdę wiele z państwa słuchających naszej audycji powiedziało, pewnie Marcin Porady jeszcze się nie wybudził. Nie. Wszystko gra, wszystko dobrze wybrzmiało, ale wracam do samego Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo temat z kolei może nie jest tak używany przez, tak według pana, przez polityków PiSu, ale pojawiło się tutaj ze strony marszałka Hołowni, tutaj zmiana zdania na temat CPK. Czy to też może wynikać właśnie z tego, że ten próba odczuć pewnych nastrojów społecznych, no bo już z jednej strony są politycy to jednak jest nadal partia opozycyjna, jak partia Razem, która głośno mówi, że CPK jest potrzebne, ale są osoby na lewicy, które mówią, że jest potrzebna budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, oczywiście zaznaczając, że nie w ten sposób, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość robiło, no ale w samej koalicji jest jakby w pewnym sensie wola polityczna na to, nie mówiąc o samej Platformie Obywatelskiej, bo tutaj to już są bardzo duże znaki zapytania w tej kwestii, no ale no właśnie pytanie, czy część koalicjantów próbuje wyczuć pewne nastroje społeczne, które właśnie są przychylne temu projektowi? Z całą pewnością to widać choćby po słusznym przykładzie, trafnym przykładzie, który pan podał, czyli partii Razem, która od samego początku jest w tym obozie zwolenników budowania CPK, mimo że posłowie tej formacji, chyba w liczbie siedmiu, jeżeli dobrze pamiętam, wspierają obecną koalicję centrolewicową. To, co widzimy od kilku dni, a co zostało werbalnie wyrażone przez Szymona Hołownię, marszałka Sejmu, to jest też próba wzmocnienia przekazu z tym nastawieniem pro-CPK ze strony PL2050, bo ze strony PSL-u tutaj żadnych głosów nie słyszymy. To jest chyba naturalne w sytuacji, w której ta formacja, no głównie właśnie formacja Hołowni w ramach trzeciej drogi 15 października zagospodarowała sporą część elektoratu, którą określiłbym mianem aspiracyjnego, czyli takiego, który nie boi się wyzwań stojących właśnie przy realizacji tak dużych inwestycji, ma świadomość tego, że to jest bardzo ważne, dlatego co się może w Polsce wydarzyć zaraz kilkanaście pod kątem i dalszego dynamicznego rozwoju. Tylko pozostaje pytanie oczywiście, na ile będą te deklaracje przekuwały się na skuteczność w zmuszeniu, no, jak pan też słusznie powiedział, jednej partii, która wyraźnie stoi o koniu, która wyraźnie blokuje budowę CPK, mam na myśli Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. Czy Platforma Obywatelska boi się takiej narracji właśnie skierowanej jakby takiej pro-CPK, takiej narracji? Czy ta partia się tego obawia, bo to w pewnym sensie powoduje mocne tarcia w koalicji, których wcale nie brakuje poza CPK? Moim zdaniem ze strony tych myślących polityków Platformy Obywatelskiej, bo są różnie w każdej formacji, jest obawa, że dalsze upieranie się na nie, jeśli chodzi o budowę CPK, może prowadzić do tego, że ten elektorat aspiracyjny, który także jest obecny w tej formacji, w Platformie, może zacząć przenosić swoje sympatie polityczne do innych, albo może, a jest to dla wielu właśnie tego typu wyborców sprawa bardzo kluczowa, nie pójść na wybory. I pierwsze symptomy takiej żółtej kartki trochę danej
Donaldowi Tuskowi, gdzie pewnie też byśmy ten komponent związany z TPK znaleźli. Miała miejsce przecież w wyborach samorządowych, kiedy frekwencja w wielkich, średnich miastach wśród młodszych wyborców była na o wiele niższa niż w wyborach parlamentarnych 15 października. Wspomniał pan o elektoracie aspiracyjnym. Czy mógłby pan wyjaśnić to pojęcie i jak duży jest to elektorat? To jest elektorat narastający. Ja obserwowałem zjawisko jego budzenia się gdzieś pod koniec lat 90., na początku kolejnej dekady, no bo trudno było mówić o elektoracie aspiracyjnym, szczególnie na początku lat 90., na początku przemian z bardzo wysokim bezrobociem, z olbrzymimi problemami społecznymi, gospodarczymi Polski, z tymi turbulencjami, które towarzyszyły odejściu od gospodarki centralnie sterowanej na tory gospodarki rynkowej, ale każda kolejna dekada przynosiła w Polsce no, widoczne objawy dynamicznego rozwoju i to jest taki typ wyborcy, o którym można powiedzieć, że mieszka czy to w średnich, małych, czy wielkich miastach, ale także ten typ pojawił się także w ostatnim czasie, szczególnie po 2015 roku, jeśli chodzi o obszary wiejskie, co być może wielu z Państwa może zaskoczyć, ale to jest efekt właśnie bogacenia się Polaków, efekt dynamicznego rozwoju Polski, efekt tego, że Polacy jeżdżą do innych krajów, obserwują, co się dzieje, porównują, co się dzieje i dostrzegają to, co było jeszcze trudne do zauważania właśnie 20-30 lat temu, że jeśli chodzi o wiele rozwiązań, jeśli chodzi o wiele dziedzin funkcjonowania państwa, to Polska nie ma się czego wstydzić. Nawet porównując to z tak rozwiniętymi gospodarkami jak niemiecka czy francuska, można dostrzec sytuację, w której wiele rzeczy funkcjonuje lepiej niż w Polsce. A to oznacza, że wielu właśnie z tych wyborców aspiracyjnych sam się do nich zresztą zalicza. Zarówno pan redaktor i zdecydowana większość, czy wszyscy słuchacze nas słuchający także. Skoro dostrzegamy, że ten dynamiczny rozwój w ostatnich 30 kilku latach przełożył się na wzrost dobrobytu, na rozwój państwa, no to chcemy dalej się rozwijać i mamy świadomość tego, że dalszy rozwój oznacza konieczność inwestowania w duże projekty, między innymi takie projekty jak CPK. Skoro chcemy dalej zjedzać świat, skoro dalej mamy pieniądze, żeby to robić, no to cóż, no to ja na prostym przykładzie mogę powiedzieć. No do tej pory mieliśmy świadomość tego, że żeby przemieścić się z polskich lotnisk, głównie z Warszawy, z największego lotniska gdzieś daleko w świat, trzeba poszukać jakiegoś hubu z przesiadką. To często były Niemcy, to była Wielka Brytania, to była Francja, to był Półwysep Arabski, jeśli myśleliśmy o kierunku południowo-wschodnim świata, tam gdzie Polacy coraz częściej latają, to także była kwestia przesiadki, choćby jeśli chodzi o Amerykę Południową w Hiszpanii, dobrze skomunikowanej za sprawą przyszłości kolonialnej tego kraju. No ale no cóż, jeśli rosną aspiracje, jeśli wiemy, że możemy więcej, no to zastanawiamy się nad tym, to po co mamy się przesiadać, skoro możemy mieć lotnisko, z którego bezpośrednio polecimy, czy to daleko do Azji, czy to daleko do Ameryki Południowej, do Stanów, czy do Afryki. No i jak Państwo widzicie, skoro marzenia sprzed 30 kilku lat w wielu aspektach naszego życia społecznego, gospodarczego przełożyło się na konkretne rozwiązania, które dostrzegamy, że są dobre, to dlaczego nie pójść dalej? No to skoro pójść dalej, no to oznacza, tak jak powiedziałem, konkretne duże wyzwania. No i pytanie, czy wszystkie partie są w stanie odpowiedzieć wyborcom na te wyzwania, co jest charakterystyczne, to już ostatnie zdanie, jeśli pan dyrektor pozwoli, to jest to, oczywiście, jak obserwujemy, że partie, które mówią bardzo dużo o dynamicznym rozwoju, bardzo dużo o silnej Polsce w Europie, o silnym funkcjonującym państwie, są w opozycji właśnie do tego typu dużych rozwiązań, co tyka. Mamy ostatnią minutę, bo chciałem jeszcze zapytać o jeden projekt. Marcin Paladę statystycznie. Cóż to będzie za kanał, bo on niebawem rusza, jak rozumiem. Tak, 24 maja uruchamiam swój kanał na YouTubie, czyli jest to kolejny segment mediów społecznościowych, który chciałbym zafunkcjonować. Regularnie chciałbym się spotykać i mówić o polskiej polityce, którą obserwuję 30 kilka lat. Całe moje dorosłe życie to jest to, co wydarzyło się w polskiej polityce po przemianach w 1989 roku. Będę mówił o tematach ważnych, ale będę mówił także o tematach, które często nie pojawiają się, jeśli chodzi o dyskusje
tej sferze publicznej. I pierwsze tematy myślę, że będą związane jednak z Parlamentem Europejskim, z kampanią do Parlamentu Europejskiego, z ordynacją do Parlamentu Europejskiego. No a potem, no cóż, polskie życie polityczne nie zna się próżni, każdego dnia przynosi to, co możemy brać na przysłowiową tapetę, obrabiać i mogę w ten sposób prezentować swój punkt widzenia, jeśli chodzi o polską politykę. Z pewnością będziemy obserwować. Marcin Paladę, no i zachęcam do zaglądania już do kanału Marcin Paladę Statystycznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, dziękuję. 7:09. Twój początek dnia.